Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj w jakże odmiennej scenerii, słuchajcie, dotarła w końcu i do mnie tutaj zima. No jest bajecznie, przepięknie. Wybrałam się właśnie do lasu na taki wypad popołudniowy. Śnieg zaczął tutaj pruszyć u mnie już wczoraj po południu. Całą noc sypało, sypie dzisiaj cały dzień. I to tak powiem, że raz dosyć intensywnie, raz mniej intensywnie. Teraz też zobaczcie, cały czas on pruszy. Świat wygląda po prostu, słuchajcie, bajecznie. Ja tutaj się zachwycam, cieszę się, bo takiej zimy już nie miałam tutaj, ho, 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 bardzo dawno. Temperatura jest, w nocy było gdzieś tak minus 1, teraz w dzień utrzymuje się w granicach zera. Śnieg, jak słychać, chrupi pod nogami, ale jest on, był, powiedzmy, taki w dzień klejący. Teraz jest bardziej taki już właśnie chrupi pod nogami. Jest chłodno, także on tutaj już tak się nie klei, ten teraz co sypie. No i zobaczcie, jak to wszystko pięknie wygląda. No po prostu bajecznie. Idę tam dalej. Chcę się kawałek przejść, być może będą jakieś tropy zwierząt, być może coś zobaczę. Zobaczymy. No ale mimo wszystko spacer tutaj, chodzenie w takiej scenerii to jest po prostu bajka. Drzewa są przepięknie poobsypywane śniegiem. Gałęzie świerków ponaginały się tutaj pod ciężarem i naporem śniegu. Tak jak mówiłam, śnieg do południa padał taki mokry, przylepiał on się, no i jego ciężkość tutaj spowodowała, że te gałęzie pouginały się. No, powiem Wam, no teraz sypie taki bardziej puchaty ten śnieg, także tutaj nie zagrozi tym drzewom, ale jeżeli taki śnieg mokry dłużej by padał, utrzymywał się, no to wiadomo też, że zagrozi to drzewom, drzewa będą się łamać pod naporem właśnie tego śniegu, bo mimo wszystko jest to ogromny ciężar. Zobaczcie nawet, jak tutaj sosny się ponaginały, gałęzie sosen. Idę dalej przed siebie. Tropów jeszcze żadnych nie widziałam. Być może tam dalej. Weszłam już teraz bardziej w głąb lasu. Tutaj te świerki wyglądają fantastycznie, ale tutaj się nie będę zapuszczać, bo za chwilę będę miała pełno śniegu za kołnierzem i trzeba będzie skrócić wizytę, bo będzie mokro. No i mam pierwsze ślady zwierzyny. Widać, że szły tędy tutaj jelenie. Chodziły tutaj w różne strony. Ślady są gdzieś tak, podejrzewam, że może sprzed godziny, no najwcześniej sprzed pół, bo teraz śnieg tylko delikatnie tak pruszy, wtedy sypał intensywnie, także nie są to ślady starsze jak maksymalnie sprzed godziny. No o zobaczeniu zwierzyny to tutaj nie ma nawet mowy, słuchajcie, nawet nie marzę o tym, bo śnieg tak chrzęści pod nogami, że niestety usłyszą mnie tutaj. Na pół kilometra jest cicho, powietrze jest bardzo przejrzyste, no a wiadomo, zwierzyna ma bardzo wyczulony słuch. Jedynie to tylko Indianie potrafili podejść zwierzyny nawet w zimie na odległość strzału z łuku. No my biali ludzie, przynajmniej ja tego nie potrafię. Nie umiem chodzić takimi kocimi krokami jak właśnie Indianie. No i będę się delektować tutaj tylko widokami. Ewentualnie śladami, no być może gdzieś w oddali jakiś wypłoszony zwierz właśnie tutaj moim chodzeniem przebiegnie. No ale to zobaczymy, być może uda się coś uchwycić. O! Poleciała sarenka, ale kurczę, tak jakbym tu przeczuwała, ale nawet nie zdążyłam nawet zrobić jej zbliżenia. Za chwilkę przejrzę sobie materiał, czy uchwyciło ją tam, jak ona przebiegała. Może uda mi się jednak jeszcze coś zobaczyć. Słuchajcie, nie pamiętam, kiedy tutaj ostatni raz była taka zima, żeby te drzewa były tak pięknie obsypane śniegiem. Poprzedniej zimy troszkę tego śniegu było. Spadło on dosyć późno, bo już po nowym roku, no ale mimo wszystko był. Ale tak bajecznie nie było. Poprzedniej zimy, przed tą właśnie ostatnią, były bezśnieżne, chyba ze cztery z rzędu nie mieliśmy tutaj śniegu, także
Ten śnieg dzisiaj, no po prostu cieszy, zachwyca tutaj, bo tak naprawdę dosyć dawno tutaj u nas takich widoków nie było. We wsi drogi są posypane tutaj na tych leśnych. Śnieg sobie zalega, chodzi się fajnie. A też pamiętam jeszcze, jak byłam dzieckiem, jaka była zawsze piękna Sanna. No kiedyś nie sypano dróg solą, nie odśnieżano tak. I Sanna była prześliczna, robiło się kuliki. Myśmy mieli konie, dziadek właśnie bardzo się tam końmi interesował, kochał konie i on te kuliki robił. Później już ciągnikiem mój tata robił kuliki, także no było super. No a propos mojego dziadka, taka historia mi się przypomniała. Teraz wam ją tutaj opowiem. Dziadek mój był ułanem, służył w 14. Pułku Ułanów Jazłowieckich. No przed wojną był w wojsku, robił właśnie przy koniach, jeździł konno. No jak wojna wybuchła, to właśnie poszedł do Ułanów. Ale na początku, szybko na początku wojny, zaraz jego pułk został rozbity. Dziadek trafił do niewoli. No wiadomo, jak trafił do niewoli, to przechodził selekcję. Kto był niezdatny, to szedł do obozu, do Oświęcimia. Także różne tam losy były. Dziadek jako młody, silny mężczyzna trafił do Niemców na roboty tam w Niemczech. Pracował u gospodarza, u Bauera, bo to w Niemczech gospodarz nazywał się Bauerem. No i powiem wam, że warunki miał tam okropne, nieludzkie. Traktowali go, słuchajcie, gorzej jak zwierzę. Bili go, nie miał, powiedzmy, gdzie spać. No jak większość właśnie więźniów, którzy byli zesłani na roboty. No i któregoś razu była taka sytuacja, że ci gospodarze, u których on był, wędzili mięso. No i on z głodu ukradł boczek z wędzarni. Złapali go oczywiście. Słuchajcie, tak go zbili, że miesiąc czasu leżał półprzytomny w szpitalu. No już nie wspomnę, że wcześniej to spał razem gdzieś tam, powiedzmy, ze zwierzętami w stodole. Nie miał w ogóle odzieży, jedzenia nie dawali, racje żywnościowe były bardzo skąpe. No ale jak trafił do szpitala, syn tych gospodarzy był, no oczywiście, w wojsku niemieckim i wtedy przyjechał na przepustkę. I tak jak zobaczył tego dziadka w takim stanie, no z tymi rodzicami przeszedł taką ostrą rozmowę, ostrą dyskusję. No i stanął w obronie dziadka i mówi do tych swoich rodziców: słuchajcie, mówi, ja też jestem żołnierzem. On też był żołnierzem. I mówi, jakbyście się czuli, gdybym ja trafił do niewoli rosyjskiej czy polskiej i tak samo byłbym traktowany. Czy też byście chcieli, żebym nie dostał kromki chleba, żebym był bity za kawałek jedzenia, które ukradłem z głodu? No i chyba, słuchajcie, coś do tych właścicieli dotarło, bo dziadka już traktowali inaczej. Spał, powiedzmy, dostawał odzież, dostał koce. Na święta go wołali do stołu, także już wtedy miał fajnie. No i też poznał tam, słuchajcie, tu się zaczyna właśnie też taka fajna, ciekawa historia. Poznał tam dwie kobiety w sąsiedniej wiosce o imieniu Kasia i Zosia i zaprzyjaźnili się z tymi kobietami. Wojna się skończyła, dziadek wrócił do siebie tam do Bukowska, te kobiety wróciły do swoich tam domów. Jakoś te drogi się rozeszły, dziadek później wyjechał tutaj na zachód. One też zmieniły miejsce zamieszkania. Wiem, bo z opowieści słyszałam, że bardzo długo się szukali przez Czerwony Krzyż. One poszukiwały dziadka, dziadek poszukiwał intensywnie tych kobiet, dwóch. No ale niestety Czerwony Krzyż zawsze odpisywał, że los jest nieznany. Nie znają adresu, nie mogą ustalić. Aż słuchajcie, któregoś razu, to już ja pamiętam, przyjeżdża na podwórko samochód na rejestracji bydgoskiej. Wchodzą, pytają się, czy tu mieszka na nazwisko takie i takie.
No i się przedstawiają, że powiedzieli nam tą historię. Słuchajcie, byliśmy w szoku. Dziadkowie wtedy byli w sanatorium, dziadek z babcią. No mieli już tego sanatorium końcówkę, bo tam chyba zostało 4 dni. Także te dwie kobiety ze swoimi mężami, no czekały, żeśmy oczywiście przyjęli. Dziadki przyjechali z tego sanatorium, słuchajcie, tego się po prostu nie da opowiedzieć, jakie to było spotkanie po 40 latach. Oni się 40 lat szukali. Kurczę, muszę się rozłączyć. Jestem ponownie, musiałam się rozłączyć, bo niestety wzruszenie wzięło górę. No i wracając do historii, słuchajcie, nie widzieli się, tak jak mówiłam, 40 lat. I po tych 40 latach, jak dziadkowie właśnie wrócili z tego sanatorium, tego się nie da po prostu opowiedzieć, jaka to była radość, płacz, łzy, wzruszenia, coś fantastycznego. Także taka historia właśnie tutaj się przydarzyła. Oczywiście nawiązaliśmy znajomość, moi rodzice zaraz nawiązali znajomość z ich dziećmi, tych właśnie, tej pani Kasi, pani Zosi. Później już w latach późniejszych, bo żeśmy się odwiedzali, ja nawiązałam znowuż kontakt z dziećmi dzieci pani Kasi i Zosi, także ten kontakt mamy do dzisiaj. I słuchajcie, no jest to po prostu fantastyczna historia, nawet w czasie wojny ludzie potrafili nawiązywać relacje, mimo takich ciężkich chwil, doświadczeń, tragicznych losów, przyjaźnie się zawiązywały, trwały, że tak powiem, pogrobową deskę, bo już ani moi dziadkowie nie żyją, ani pani Zosia, pani Kasia również już nie żyją kupę lat, ale jednak przyjaźń przetrwała, bo moi rodzice przyjaźnią się, ja się przyjaźnię, powiedzmy, z potomkami już tych kobiet. No jest to coś fantastycznego, także chciałam tutaj wam dzisiaj opowiedzieć taką kolejną historię. No i zobaczcie, jak tutaj jest pięknie. Idzie się fajnie, śniegu jest dosyć sporo, także trochę wysiłku trzeba włożyć, ale takie coś po prostu lubię. Fantastycznie jest. No i dzień już dobiega końca. Moja wędrówka po lesie również. Zobaczcie tutaj jeszcze, jak fantastycznie wyglądają te młode sosenki pod czapami ze śniegu. Zresztą te duże także. Powietrze teraz jest przesycone taką delikatną wieczorną mgiełką. Wygląda to naprawdę fantastycznie. Zresztą i samo powietrze jest tak czyściutkie, rzeźkie, że aż miło się tutaj oddycha. Ja już dochodzę tutaj do drogi głównej. Tu stoi mój samochód. Zlał się on tutaj kolorystyką z szarością wieczoru już. Także ja się z wami będę pomału żegnać. Trzymajcie się, kochani. Życzę wam tradycyjnie już dużo zdrowia, uśmiechu, radości. No i słuchajcie, wszystkiego co najlepsze na każdy kolejny wasz dzień. No i tyle. Do następnego, kochani.